Dzień dobry, Marek Domagała. Witamy w listopadowo-grudniowym wydaniu naszego wideoblogu. Wydarzeń w listopadzie. Bardzo wiele wpisów na blogu. Jeszcze więcej, ale zacząć chciałem od czegoś, co dla nas, dla naszej firmy, dla mnie osobiście było szczególnym wydarzeniem. To jest 30. okrągła rocznica istnienia firmy Przedsiębiorstwo Informatyczne Computer Center w Częstochowie. Cóż, opowiadać by o tych 30 latach można godzinami. Dziesiątki tysięcy faktur, czy setki tysięcy, tysiące wdrożeń, kontaktów z Państwem. Okazja do podziękowania była w trakcie naszej uroczystej gali tuż po sąsiedzku, gdzie w obecności kilkudziesięciu przyjaciół, klientów mieliśmy szansę wspólnie powspominać, no i przy okazji pobawić się do białego rana. Czasy covidowe spowodowały, że no, w tę skalę chcieliśmy ograniczyć, ale i to bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjechali, którzy złożyli nam stosowne i bardzo eleganckie życzenia. Jest o tym troszkę informacji na naszej stronie, gdzie we wpisie na blogu z okazji tejże 30. rocznicy mamy kilka słów na temat, jak to wyglądało. Pozwolę sobie wymienić tylko trzy postaci. To jest pani Iwona Hołuj, nasza artystka z teatru, która pięknie prowadziła całą imprezę, uświetniła swoim występami, śpiewem. A od strony biznesowej, no, szczególnie dziękuję Pawłowi Dobrzynieckiemu, dyrektorowi Komarch z sektora MSP, z którym to partnerem współpracujemy właściwie od początku istnienia naszych obu firm. No, w dowód tejże współpracy, tegoż uznania, jest tutaj zdjęcie pięknej takiej tablicy. Stoi na honorowym miejscu, gdzie mamy od zarządu i pracowników Komarch podziękowania. Jest parę zdjęć, jak widać, z zabawy, a swoją również piękną mowę wygłosił pan profesor Mirosław Wasilewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z którą to uczelnią też mamy przyjemność od wielu lat współpracować. Państwu polecam za to coś ekstra. Na samym dole tegoż naszego wpisu blogowego jest bardzo sympatyczny filmik. Filmik niespodzianka, nie będę opowiadał o jego szczegółach, ale namawiam do przejrzenia tych niecałych 5 minut. Szczególnie polecam drugą część tegoż bardzo ciekawego filmu. A co odnośnie wpisów innych i wydarzeń na blogu? No, dzisiaj nie skoncentruję się na nowościach w oprogramowaniu komarchowym, bo jest tego bardzo dużo. No, trzeba by poświęcić wielominutowy materiał tylko temu. Za to wspomnę o naszych innych formach aktywności, które powodują, że nie zasypiamy gruszek w popiele i nie po 30 latach uznajemy, że było ładnie, sukces osiągnięty. Zapowiedziałem, że jeszcze 20 lat co najmniej mamy planów, a potem zobaczymy, w którym kierunku się rozwinie świat. No, na ten przykład spójrzcie Państwo, u samej góry pojawiło się kilka wersji językowych. To jest reperkusja i taki pozytywny oddźwięk do pierwszych kontaktów międzynarodowych. Odpukać niemalowane. Miejmy nadzieję, że ta ilość zakładów językowych będzie przybywała, co ni mniej, ni więcej znaczy, że są to kontakty z kolejnych krajów. Tutaj widzimy taką krótką notkę na temat obsługi z naszej strony Międzynarodowego Forum Finansowo-Bankowego, gdzie, no, tak napisaliśmy, wystąpiliśmy w nowej roli obsługi technicznej całego wydarzenia od strony, no, właśnie kompleksowo multimediów, internetu, kamer, nagłośnienia i tak dalej. Wszystko się udało bez
żadnego zacięcia. Może to będzie jakaś nasza kolejna działalność, którą poszerzymy w szerszym zakresie. Podobnym wydarzeniem jest nasz udział czynny w trzecich Europejskich Dniach Kariery, które to dni organizuje kilka instytucji, w tym Wydział Zarządzania naszej Politechniki Częstochowskiej. Tutaj również występowaliśmy w roli jednych z głównych prowadzących. Opowiadaliśmy o tym, czego oczekuje na chwilę obecną pracodawca. To było łącznie naszego wystąpienia około 1,5 godziny. Bardzo wydaje się ciekawa inicjatywa, filmik z tego wydarzenia również można obejrzeć. A wreszcie chcemy pochwalić się tym najnowszym dzieckiem naszym, czyli jedną z aplikacji, jaką dedykujemy do właściwie każdej firmy, gdzie to nie jest aplikacja, która jest do produkcji, handlu czy usług, to jest aplikacja, która jest połączeniem CRM-a i workflow z harmonogramem. Trudno tutaj właściwie bardzo zaszufladkować tą aplikację i wydaje się, że tego typu aplikacje są przyszłością w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlaczego? No bo łączą to, co zarząd, co kadra kierownicza, a i pracownicy wykonują codziennie, a co nie zawsze jest uporządkowane i do czego nie ma zbyt łatwego dostępu przy użyciu dotychczasowych narzędzi. Skąd to wiem? Bo sam używam tej aplikacji, bo byliśmy tym królikiem doświadczalnym i od roku używamy tej aplikacji jako głównej do zarządzania projektami, zadaniami, kontaktami, pracą grupową, harmonogramem i kilkoma innymi niezbędnymi funkcjami, repetytorium wiedzy, dzięki którym, ponieważ jest to aplikacja webowa, z każdego miejsca jesteśmy w stanie bezpośrednio i szybko wyciągnąć wszelakie informacje odnoszące się do kontaktów między nami pracownikami, ale również między nami a naszymi klientami. Polecam, jest to bardzo tanie narzędzie, jak na ilość możliwości, którą posiada, i widzimy ogromne perspektywy jej rozwoju również na rynkach międzynarodowych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego, pewnie już świątecznego wydania.